Woprowcy rozpoczęli sezon. Każdego roku strzegą bezpieczeństwa plażowiczów i osób korzystających z akwenów. Wydobyto 120 nagrobków zatopionych przy linii brzegowej Odry. Fragmenty płyt trafiły do lapidarium w Jasienicy. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Co roku ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ratują życie i dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Każdego dnia ćwiczą swoje umiejętności na sucho, by o każdej porze móc udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Pod koniec maja Policki WOPR oficjalnie rozpoczął sezon letni 2022. W miesiącach zimowych trwały przygotowania sprzętu ratunkowego, łodzi i skuterów wodnych. W tej chwili już jesteśmy po wyremontowanym budynku, którego gmina sponsorowała jego wyremontowanie. Także mamy piękną świetlicę szkoleniową, jesteśmy przygotowani na wszelakie kursy, szkolenia. Założyliśmy młodzieżową grupę ratowniczą, gdzie szkolimy adeptów już od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że to będzie skutkowało na następne lata, że coś z tych młodych adeptów tej naszej szkoły wyrośnie. Jak co roku ratownicy WOPR-u będą pilnować bezpieczeństwa na plaży w Trzebieży. Dodatkowo podczas różnego rodzaju imprez okolicznościowych będzie zadysponowany patrol wodny. Na całym naszym akwenie, to znaczy od Skolwina aż po Trzebież Szczecińską, będziemy patrolowali, będziemy pełnili dyżury, będziemy zwracali uwagę też na tak zwaną policką mijankę, lecz same patrole nie będą tam stały non-stop, tylko będziemy wzywani albo telefonicznie, albo poprzez dyspozytora naszego CKRW. Grupa interwencyjna jest w gotowości od końca czerwca do końca sierpnia. Do zdarzenia jest w stanie dopłynąć nawet w kilka minut. WOPR-owcy przypominają, że każdy wypoczywający nad wodą powinien korzystać z plaż strzeżonych oraz nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Pomorskie Towarzystwo Historyczne otrzymało informację od mieszkańców Jasienicy, że w kanale płynącym nieopodal miasta znajdują się zatopione nagrobki dawnych mieszkańców. Za zgodą Urzędu Morskiego w Szczecinie rozpoczęto ich wydobywanie. 23 maja przeprowadzono akcję wydobywania płyt nagrobnych. Koordynatorem akcji było Pomorskie Towarzystwo Historyczne, które skupia się na badaniu historii i wydawaniu książek o zabytkach Pomorza. Od kilku lat podejmuje także akcje przy ewidencjach zaniedbanych czy zniszczonych cmentarzy, mając na celu zachowanie dziedzictwa. Podczas akcji przeprowadzonej przy brzegu Odry udało się ustalić pochodzenie większości nagrobków. Wstępny rekonesans dał już pewne ustalenia, że są to nagrobki z terenu całego powiatu polickiego, natomiast nie z Jasienicy. Więc wystąpiliśmy o zgodę do Urzędu Morskiego, bo znajdowały się one na pasie technicznym między wałem przeciwpowodziowym a wodą. Udało się znaleźć łącznie około 120 nagrobków z różnych miejscowości. Generalnie jest to Ustowo, Kurów, Wąwelnica, Mierzyn. Za zgodą Urzędu Miejskiego w Policach udało się przetransportować płyty z powrotem do lapidarium. Obecnie szczątki nagrobków ułożone są na trawie w pobliżu lapidarium przy ulicy Jana Kazimierza w Jasienicy. Ponadto podczas wcześniejszych prac ewidencyjnych na cmentarzu w Jasienicy towarzystwo otrzymało informacje o nagrobkach znajdujących się na posesjach obecnych mieszkańców miejscowości. W ogródku jednego z mieszkańców udało się odnaleźć nagrobek wnuka znanego podróżnika i wykładowcy Gimnazjum Mariackiego Ludwika Gizebrechta. Przede wszystkim trafiliśmy, jako ciekawostkę, bo to dowiedziałem się później, trafiliśmy pierwszego właściciela restauracji Waldhallem w Szczecinie, więc to kompletna płyta, która była zatopiona właśnie w wodzie, więc nurek ją wydobył, płyta z bazaltu. Znaleźliśmy ileś restauratorów i teraz w normalnym trybie, jeżeli nie mamy na przykład napisane coś na pocztówce, że jest to restauracja należąca do tego i tak dalej, załóżmy do Wagnera, wiemy tylko, że lokal był. Nie ma ksiąg adresowych do miejscowości wiejskich, więc pewne rzeczy są albo pochodzą z ikonografii, lub właśnie z aktu zgonu. Tylko jak nie wiemy, czego szukać, nie znajdziemy. Więc jeżeli mamy nagrobek i sprawdzamy, kim była ta osoba, więc Niemcy dość skrupulatnie zawsze wpisywali zawód tego, lub na przykład syn restauratora
czyli właściciela restauracji gdzieś tam. Dzięki temu ta wiedza znacznie rośnie. Wiemy, kto był właścicielem, załóżmy, piekarni w Mierzynie, teraz w Kołbaskowie właśnie znaleźliśmy człowieka, który właśnie Backermeister. Wiedziałem, że była piekarnia w Kołbaskowie, ale nie było możliwości, skąd wziąć to nazwisko. Pomorskie Towarzystwo Historyczne wystąpi o to, by w miejscu obecnego ułożenia nagrobków powstało lapidarium. W pierwszym rzędzie miałyby stanąć nagrobki mieszkańców Jasienicy, w kolejnych płyty mieszkańców gmin Kołbaskowo, Dobra i Police. Według historyków nie ma sensu w zwracaniu płyt w miejsce ich pochodzenia, gdyż część tych cmentarzy już nie istnieje. Należy zrobić nowe lapidarium, aby było godnym miejscem pamięci o mieszkańcach tych ziem. Poszukiwania nie zostały jednak zakończone. Przy niższym stanie wody akcja zostanie wznowiona. Przypomnijmy, że pierwsze informacje o zatopionych w Odrze płytach nagrobnych otrzymała telewizja Police w roku 2009. Wówczas to mieszkańcy Jasienicy wydobyli część tych płyt i przewieźli na były cmentarz w Jasienicy. Po pewnym czasie płyty te jednak zniknęły. Mieszkańcy gminy Dobra doczekają się remontu drogi na odcinku Wołczkowo-Bezrzecze. Powiat policki podpisał umowę na jej przebudowę. 2 czerwca została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej w ciągu ulic Górnej i Koralowej w Bezrzeczu. Przetarg rozpoczął się w kwietniu. Wykonawcą została firma Eurowia, która złożyła najniższą ofertę. Podpisanie tej umowy to nie tylko sukces samych mieszkańców, którzy kilka lat, tu akurat tak się składa, że mamy radnych i tej kadencji, goszczą też z nami radni byłej kadencji, bo to wszystko zaczęło się parę lat temu, kiedy mieszkańcy Bezrzecza usilnie starali się o to, żeby tą drogę przebudować. Jak wiemy, jest to już na etapie realizacji części szczecińskiej, ale z ogromną przyjemnością dziś możemy spotkać się i chyba z podwójną, bo firma, która dziś będzie z nami podpisywać, to też renomowane przedsiębiorstwo, które w naszym regionie, jak wiemy, wybudowało bardzo wiele zadań drogowych. Przebudowa drogi na odcinku Wołczkowo-Bezrzecze zakłada wymianę nawierzchni, budowę chodników, ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych i przystanków autobusowych. Ponadto na wysokości szkoły powstanie tak zwane rondo pineskowe. Przy ulicy Górnej powstanie pętla autobusowa i parking samochodowy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych w kwocie 8,5 miliona złotych oraz ponad 4 miliony złotych w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg. Wsparcia finansowego udzieliła także gmina Dobra. To jest bardzo znamienne, że my dzisiaj podpisujemy, tutaj pan starosta będzie podpisywał umowę, w czasie, kiedy znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji takiej i geopolitycznej, i gospodarczej, kiedy mamy problem z inflacją wynikającą i z wojny na Ukrainie, i z COVID-u, obserwujemy to w Europie, obserwujemy to na świecie, a jednak nie mówimy stop inwestycjom. Nie mówimy, że się nie da. Nie mówimy, że nie ma pieniędzy. Mówimy o tym, że trzeba inwestować po to, żeby przed tymi negatywnymi czynnikami po prostu uciekać do przodu. Koszt inwestycji to blisko 13 milionów złotych. Termin zakończenia prac zaplanowano na grudzień 2023 roku. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Policka Pizzeria zaprosiła dzieci z Polski i Ukrainy na poczęstunek. Był to prezent od właścicieli restauracji. Pizzeria znajduje się w budynku po dawnym klubie nauczyciela. Właściciele lokalu postanowili zrobić niespodziankę dzieciom z Ukrainy, które przebywają w ośrodku w Niekłończycy, oraz polskim dzieciom mieszkającym w sołectwie i uczęszczającym do świetlicy środowiskowej. No, spotkanie żeśmy zorganizowali tylko dlatego, że wiemy, co się w świecie dzieje i chcieliśmy tym dzieciom, które są i tak pokrzywdzone przez sytuację, jaka jest na świecie, żeśmy zaprosili ich tutaj, żeby jakiś chociaż drobny poczęstunek zrobić. Więc to był powód. Właściciele restauracji przygotowali dla każdego dziecka pizzę oraz słodkości. Spotkanie było też okazją do integracji kulturowej i celebrowania święta w większym gronie. Dziękujemy bardzo za to, że dzieci miały możliwość odpocząć z polskimi dziećmi ze świetlicy. Dzieciom bardzo się spodobało, są niesamowicie zadowolone. Dziękujemy. Pod koniec każde dziecko otrzymało deser w postaci lodów. 9-letni Bartoś Chmielewski potrzebuje dodatkowej operacji. Rodzice chłopca zakończyli zbiórkę i przygotowywali się do operacji wycięcia guza mózgu w niemieckiej klinice. Jednak ostatnie badania wykazały, że na dotychczasowym guzie wyrosły cysty i torbiele. Należy je usunąć jak najszybciej, ponieważ zagrażają życiu chłopca.
Guz wraz z naroślami nie może zostać usunięty podczas jednej operacji, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia mózgu. Na uzbieranie 170 tysięcy złotych potrzebnych na dodatkową operację rodzice chłopca mają czas tylko do niedzieli 5 czerwca. Podczas Dni Polic i Dni Chemika zostanie przeprowadzona zbiórka przez wolontariuszy ze szkoły podstawowej w Tanowie oraz Harcerze. Ponadto przywrócona została zbiórka na portalu siepomaga.pl i licytacje prowadzone za pośrednictwem Facebooka. W myśl przepisów o działalności nierejestrowej osoby fizyczne nieprowadzące firmy mogą zarobić do 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 1505 zł miesięcznie. Udzielając korepetycji, sprzedając rękodzieło lub w sytuacji, gdy po prostu nie chcemy zakładać firmy, możemy wybrać prowadzenie działalności nierejestrowanej. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które na swoich usługach nie zarabiają kokosów. Ewidencjonujemy to w taki prosty sposób. Następnie na koniec roku w całej akcji rocznej PIT, tak jak zawsze składamy zeznania podatkowe, rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, wypełniamy PIT 37. Wówczas wpisujemy te przychody, które zarobiliśmy przy takiej działalności. Odliczamy koszty oczywiście, które ponieśliśmy, pod warunkiem, że zbieramy dokumenty na te wszystkie koszty. Musimy mieć faktury imienne najlepiej, żeby było wiadomo, że to są nasze koszty, które ponosiliśmy z naszą działalnością. Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, które przez ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej albo miały ją zawieszoną oraz nie działają w formie spółki cywilnej. Nie można prowadzić na przykład biura detektywistycznego, przetwarzać śmieci czy prowadzić ksiąg rachunkowych, ale można produkować pierogi czy wytwarzać wyroby rękodzielnicze. Z tej ewidencji musi wynikać, jakie pieniądze dotrzymywała, kiedy te pieniądze otrzymywała i wtedy dla nas jest to wiarygodna informacja, że takie przychody należy opodatkować. Jeżeli jednak mielibyśmy inne sygnały, że ta osoba sprzedaje, nie ewidencjonując, że później tego nie opodatkowuje, to możemy oczywiście też sprawdzać, jeżeli te informacje, które są w tej ewidencji, nie będą dla nas wiarygodne, to my wtedy sami obliczamy, jaki byłby przychód, średnio patrząc z tego, co z tej ewidencji wynika. No i oczywiście, co za tym idzie, ten podatnik będzie musiał dopłacić podatek. Decydując się na taką działalność, nie trzeba jej zgłaszać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, Miejskim czy Statystycznym. Nie trzeba starać się o numer NIP i REGON. Niektóre rodzaje działalności wymagają kasy fiskalnej, na przykład kosmetyczne czy gastronomiczne. W takiej sytuacji można złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o ulgę na zakup kasy. Jak informuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, fontanny miejskie zostaną uruchomione wraz z końcem roku szkolnego, chyba że wcześniej pojawią się wysokie temperatury sprzyjające szybszemu ich uruchomieniu. Co roku dysze wodne cieszyły oczy mieszkańców znacznie szybciej, bo już w miesiącach wiosennych. Jednak w związku z inflacją i panującą w ostatnim czasie pandemią COVID-19 gmina postanowiła ograniczyć środki. Planowo fontanny będą działały do końca września. W okresie letnim gmina planuje także ustawienie 2 kurtyn wodnych. Szlachetne serce poezją karmione, wierszem rozkwita w dobroci stronę. To hasło tegorocznej wierszomanii, która odbyła się po raz 15. 31 maja w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Policach odbyło się podsumowanie 15. konkursu recytatorskiego wierszomania. Gościmy dzieci i rodziców i dzisiaj mam właśnie taką przyjemność 15 razy, ale za każdym razem inaczej. Tegoroczna to jest takie połączenie tej pandemicznej z tamtego roku, kiedy nie mieliśmy jak się zobaczyć, tylko na ogródku wręczaliśmy nagrody i to w odległości naprawdę 2 metrów od siebie. Więc teraz jest fajnie, bo widzimy się, a jednocześnie będziemy dzisiaj oglądać to, co dzieci nam zaprezentują, ale nie tutaj, bo nie na scenie, ale to, co jest nagrane. Także takie połączenie, miks kilku różnych rodzajów wierszomanii. Poezja uczy, bawi, uwrażliwia, wzbogaca, podnosi estetykę dnia codziennego, pobudza wyobraźnię i rozwój emocji. Ucząc się wierszy na pamięć, ćwiczymy umiejętność zapamiętywania. Książki są bardzo ważne w życiu człowieka. Wy się jeszcze nie potraficie czytać, ale już pięknie deklamujecie wiersze. Słuchacie ich, uczycie się na pamięć. Konkurs rozbudza w przedszkolakach miłość do poezji i propaguje ideę czytania. Czytając literaturę, widzimy świat oczami innej osoby.
takie wartości jak dobroć, miłość, odwaga, honor. Chcieliśmy tutaj naprawdę bardzo trudne takie hasła chcieliśmy poruszyć wśród dzieci, ponieważ wiemy, że nasze dzieci są bardzo, bardzo kreatywne, twórcze i potrafią nawet na tak trudne tematy rozmawiać i zadawać pytania. Dlatego chcieliśmy w tym roku w ten sposób z dziećmi popracować. W tym roku do poradni wpłynęło 26 zgłoszeń. Pierwsze miejsce zajęła Maja Filip, drugie bracia Aleksander i Piotr Watralowie, a trzecie Dorota i Karolina Dymnickie. Mama nam wybielała wierszyk. Było łatwo się uczyć. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Policki oraz dyplomy i upominki podarowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Centrum Finansowe z Polic. I tą wiadomością kończymy Teletydzień. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam za tydzień. Do widzenia.